Okej, moi drodzy, jeszcze zanim zaczniemy, bardzo ważne ogłoszenie. Wracam do CS-a, ale nie tutaj, tylko na moim drugim kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Tutaj też Wam się link wyświetli w karcie, także wbijajcie i jeżeli ktoś czekał na ten mój powrót do CSGO po właściwie już kilku latach, no to myślę, że będzie się cieszył, także wbijajcie tam, subskrybujcie tam ten kanał, jest tam już pierwszy film, także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia go, zostawiam tam oczywiście łapki w górę, no i suba z dzwoneczkiem, by nie przegapić tam kolejnych filmów. Wszystkie osoby zainteresowane CS-em, nie tylko FIFA, zapraszam tam. A tymczasem lecimy już z odcinkiem. Brakuje Ci monet na karty TOTS? Na supercoinsy.pl dzięki nowej promocji coinsy kupisz 10% taniej z kodem rabatowym TOTS. Każdy kupujący ma szansę na wygranie jednej z trzech świetnych ikon o łącznej wartości prawie 2,5 miliona monet, a ci, którzy kupią ponad milion coinsów, mają też szansę na dodatkowe nagrody w postaci kart TOTS. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. Siemanko, z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie się działo i to bardzo dużo, ponieważ przed Wami potężny opening, w którym to już w nagrodach za Food Champions, konkretnie w Player Picku, wyleciał mi TOTS, który, jak się później okazało, trafił do mojego pierwszego składu. Następnie trafiłem wymienną ikonę Optimus Prime. Później otworzyłem paczkę z gwarantowaną ikoną i trafiłem ikonę również Optimus Prime, która wleciała do mojego pierwszego składu. No a potem jeszcze dorobiłem sobie paczkę z gwarantowanym TOTS-em Premier League i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie działo się bardzo dużo i opening był bardzo udany w moim odczuciu, także zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrybujcie koniecznie kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikajcie taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole, a w komentarzu napiszcie mi, co Wam wyleciało w pikach za Food Champions, w paczkach za Food Champions i z paczki z gwarantowanym TOTS-em Premier League, jeżeli takowego sobie zrobiliście, a tymczasem lecimy już z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału, link w opisie. Okej, moi drodzy, na start konto poboczne, piłkarz 84 plus do wyboru. Czy Wy tutaj czujecie TOTS-a Premier League? Bo ja czuję. Lecimy bez przedłużania i uwaga, jest jakiś TOTS, ale to nie jest TOTS Premier League, jest Mbappé w ogóle, co jest? Ja się już tutaj zapatrzyłem na Elda Vasariego, ale jest Kylian Mbappé, no i ja myślę, że wybór może być tylko jeden. I takim oto sposobem Kylian Mbappé jest zabierany. Byle nie jakiś Sołczek, Gündogan, Ederson, Fofana, poproszę kogoś z tych lepszych TOTS-ów, zobaczmy kto nam tutaj wleci, trzymajmy mocno kciuki za to, żeby ten TOTS Premier League był tutaj potężny i uwaga, zobaczmy jaka to będzie flaga. Portugalia, Anglia może i co? Jest Portugalia? To jest Ruben Dias. Ajajaj, myślałem, że chociaż to będzie Cancelo, jak nie Cancelo, to oczywiście Bruno Fernandes, ale ten Ruben Dias nie jest wcale taki zły. Myślę, że może się dostać do pierwszego składu tutaj, w sensie teoretycznie powinien to zrobić bez problemu, ale pytanie, czy my go tam zgramy? Chyba w miarę tak. No to jest karta warta 350-400 tysięcy. Tutaj, na tym koncie, to jest to traf do pierwszego składu. Dobra, no i ostatnia paka i lecimy z nagrodami. Jest walkout, będzie TOTS? Nie, nie będzie TOTS, ajajaj. Szkoda. Irlandia to jest? Czy co to jest? Wybrzeże Kości Słoniowej. To zawsze się myli. Jest Orier 85. Dobra, fajnie, bo inform się przyda zawsze pod przepałkę, także spoko. Oj, Fabinho i Thiago i LOL, jaka dobra paczka. To jest bardzo dobra paczka, XD. Dwa walkouty, w tym jeden walkout inform i Thiago. Dobra, także lecimy, moi drodzy, nagrody za Food Champions na głównym koncie, na TOTS Premier League. Oczywiście jeszcze tutaj Division Rivals, pierwsza ranga, coś co się u mnie bardzo często nie zdarza, ale tym razem jest, bierzemy sobie paczki niewymienne, bo im więcej paczek, tym więcej szans na coś fajnego, tym więcej kontenciku, więc czemu by sobie z tego nie skorzystać. Także dobrze, paczki za Rivalsy już mamy, no i teraz pora na Food Champions. A tutaj Goldzik 1, także bez wielkiego szału, niestety nic się nie udało ugrać, dwie paki za stoka, dwa player picki z gwarantowanym TOTS-em Premier League i 50 tysięcy monet. Chciałbym każdego TOTS-a oprócz Cancelo, bo go już mam. No i kurczę, no Ederson, Gündogan, Sołczek, Ruben Dias i Mount to też nie są karty, z których bym skakał z radości. Ale jako, że kibicuję Chelsea w finale, no to może jednak ten Mount może być. No a reszta? Reszta chyba będzie ok. No Fofany jeszcze nie chcę. O, dobra. Dajcie po prostu jakiegoś fajnego TOTS-a grywalnego do składu. Uwaga, co w pierwszym piku? Vardy! Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że on ma 3 na 3 gwiazdki. Naprawdę, fajnie, że jest szybki, fajnie, że bardzo dobrze strzela, ale niestety nic więcej z takiego Jamie'ego Vardy'ego nie mamy. Ale okej, okay. Wysoko overallowy traf, traf, który też nie jest zły, ale 3 na 3 troszeczkę boli. No i moi drodzy, drugi player pick, zobaczmy co w drugim i uwaga! Luke Shaw, dobra. Myślę, że Luke Shaw ma szansę na to, żeby się w pierwszym składzie znaleźć. Jest oczywiście też Banega, 91 overall, no ale ja go nie połączę w żaden sposób. Nie jest to zła karta, 4 na 4, całkiem niezłe staty. Ale ja Everem Banegą nie będę grał, zabiorę sobie Luka Shawa.
No i tyle, no. Takie o tej piki. Dobra, no to co? Teraz paczka za 100k, proszę bardzo, to jest wymienna. Wymienny walkout TOTS? Jest walkout, ale czy to będzie TOTS? To nie będzie TOTS. Nie, co to jest? To jest ikona? Nie, czy mi się wydaje? Halo? Ty, Larson! Ikonę trafiłem wymienną! Klasa, on nie będzie nic warty! Ale trafiłem wymienną ikonę Optimus Prime! Au, moi drodzy, au! Ale jaja, nie? I to jest jedyna FIFA, w której trafiam wymienne ikony. Był Makelele Prime, teraz Larson Optimus. Nie wiem, ile on będzie kosztował. Z 300-400 tysięcy? Więcej chyba nie. Jeszcze dwa informy w ogóle, pizzy wymienny, klasa. 300 koła, no ale jest ikona Optimus wymienna, no nie? Dobra, lecimy teraz, paczka za 125k. Czy będziemy kontynuować tą dobrą passę? No nie, no nie ma walkoutu. O Boże, jaka Conmebol paczka, niesamowite. Dobra, kolejna wymiana paka za 100k. Wbity i co? Kolejny walkout, o, no to tym razem tocik dla odmiany. Nie ikona, ale już toc. Ha! Nie, co? Co? Ha, nie! Nie, no co jest grane? Ja myślałem... Jaki troll! Niesamowite! Myślałem, że to jest sala! Nie no, nieprawdopodobne! Dobra, paczka Ultimate niewymienna i lecimy robić SBC wszelkiego rodzaju, w tym paczkę z ikoną. Jest walkout Totsa, zobaczymy co tym razem będzie. Niesamowite, no nie no! Kimiś jeszcze chociaż. Okej, moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do kolejnych paczek, no to szybkie dwa typy na dzisiejsze mecze. I tak oto jako pierwszy mecz wytypuję sobie spotkanie pomiędzy Spartą Rotterdam a Vitesse. I w tym meczu obstawiłbym sobie to, że Vitesse nie przegra. Czyli po prostu zagramy sobie Vitesse z podpórką, to, że ten mecz wygrają lub zremisują. Skąd taki typ? Ano stąd, że Vitesse naprawdę gra świetny sezon. Są na czwartym miejscu w tabeli Ligi Holenderskiej, co tam nie jest wcale takie łatwe, no bo zawsze te top 4 drużyny to były jednak Ajax, PSV, Feyenoord i AZ Alkmaar. Tym razem Vitesse wkradło się do tej czwórki, grają bardzo dobrze i z taką Spartą Rotterdam powinni wygrać lub przynajmniej zremisować. Są też taki typ, natomiast drugi mecz, który mam dzisiaj zaproponował do obstawienia, to spotkanie Leicester z Newcastle. Leicester powinno tutaj zdobyć pewne 3 punkty moim zdaniem i wygrają to spotkanie. Są drużyną o co najmniej klasę lepszą od Newcastle i wydaje mi się, że na pewno nie będą chcieli tracić punktów w tego typu meczach, tym bardziej, że jeszcze gdzieś tam Chelsea jednak za nimi niedaleko w tabeli jest i myślę, że tutaj taki typ można by sobie postawić. Jeżeli wy chcielibyście spróbować swoich sił na BetClicku, no to wbijajcie, rejestrując się z linku w opisie na BetClicka właśnie. Podając kod Bet53 rejestracji dostaniecie to 50 zł zwrotu w przypadku przegranej waszego kuponu. Najlepsze w tej ofercie jest to, że nawet jeżeli ten kupon wam nie wejdzie, pieniądzyczek wróci do was na konto na BetClicku, możecie sobie to od razu wypłacić, nie musicie tym dalej obracać. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, zapraszam was jeszcze na grupę typerską dla widzów na Facebooku, link do niej macie w opisie. A tymczasem lecimy już z kolejnymi paczkami. Dobra, moi drodzy, piłkarz TOTS Saudi League, czyli z ligi tam tej arabskiej. Zobaczmy, kto nam wyleci, no ten Romarinho. Oj, to jest potężna karta. No ale zobaczmy, może chociaż jakiś fajny overall pod przepałkę. No bo nie oszukujmy się, inne te TOTSy nie są jakieś niesamowite. Argentyna. To jest Banega? Ty, to jest chyba Banega. Ej, to jest dobry traf. Nie, to nie jest Banega. Ja nie mogę. To jest chyba ten sam klub, co Banega gra. Dobra, 85 overall dali. Okej, okay, przepalamy sobie SBC o player pika 84+, 8-3 ocena, wymagania spełnione. No i fajnie było tutaj jakiegoś TOTSa trafić lub po prostu overall, nie wiem, 88+ chociaż. Także zobaczmy, co w tym player piku. Okej, okay, jest Van Dijk. Fajnie, oczywiście Van Dijkiem grać nie będę, bo to już nie ten etap gry, kiedy ten Van Dijk daje radę. Nie ma TOTSa, ale jest 90 overall, więc bardzo fajnie, opłacało się to zrobić jak najbardziej. I takim oto sposobem SBC o paczkę z ikoną pierwsze, to najdroższe, o cenie 87 jest przepalane. Nic na nie nie wydałem, ale są tutaj dwie wymienne karty, bodajże Dawid Silva i Milinkovic Savić. Więc gdybym miał je kupić z rynku, no to jakieś 25-30 tysięcy chyba bym zapłacił. Także dobra, palimy to SBC i lecimy z kolejnym. Drugie SBC, ikony gotowe, całość niewymienna, moi drodzy. Jest informik, wszystko elegancko, mam basenę, przepalam, no nie oszukujmy się, on się do zupełnie niczego nie przyda. A fajnie nam tutaj podwyższa ocenę i załatwia sprawa overalla, także palimy i lecimy. Kolejne SBC wykonane, tym razem jeżeli chodzi o wymienne karty, no to przepalamy Pizziego, on pewnie chodzi w okolicach 30-25 tysięcy. Ten TOTS też jest wymienny, ale to jest kwestia 15k. Więc myślę, że jakieś 50 tysięcy monet tutaj można powiedzieć, że wydatek na tego SBC-ka. Więc to, palimy sobie to i lecimy z ostatnim SBC o ikonę już. Ostatnie SBC na paczkę z gwarantowaną ikoną pomocnika jest przepalone w wersji oczywiście ten pomocnik pośredniej Prime lub Optimus. No i co, tutaj również pieniędzy nie wydawaliśmy, jedynie ten gulasz kupiony. Także myślę, że paczka całościowo zrobiona za
100 tysięcy, może nawet nie. No i najbardziej w składzie potrzebuje jakiegoś kozaka do środka pomocy, ale takiego naprawdę totalnego kozaka. Także co, ikonka leci. No i tak jak powiedziałem, środek pomocy. Taki solidny Julio Davoriera, jakby wjechał, przyjmuje z otwartymi ramionami. I jaka flaga, czy chociaż flaga podtrzyma nam emocje. Uwaga, Niemcy. SPD, więc to nie będzie Mateos. To będzie Schweinsteiger albo Lam. To jest Schweinsteiger Optimus. Ale teraz pytanie, czy on wleci do mojego składu, czy nie? Czy to jest zawodnik lepszy od Ndombele Totsa? To pytanie należy sobie zadać. W każdym razie, na pewno nie jest to luz. Nie jest to totalna przegrana z tej paczki. To jest karta warta 700 tysięcy, okej. Okay. Generalnie fajna sprawa, bo Bastiana bardzo lubiłem w rzeczywistej piłce, kiedy to występował w Bayernie Monachium. Ho! Fofana Tots! Siema! Idealnie! SBC opaczkę z Totsem Premier League gotowe. Przepalam tutaj Vardiego, no bo on tak naprawdę do niczego mi się nie przyda. Mam lepszych nawet zmienników od niego, więc no bez sensu jest go trzymać. A tutaj bardzo mocno nam podbija ocenę. Ten Fofana przed chwilą trafiony z pika też tutaj wleci, no bo na środkowej obronie mam też lepsze karty. Mam Ferdinanda w wersji Prime, Cannavaro Prime, do tego jeszcze Wan-Bissakę, Lukaszoła w wersjach Team of the Season. Przepalamy sobie to, tutaj musiałem kupić Neuera i Busquetsa, 65 tysięcy monet na to wydałem. No i idziemy trafić, jak czat na streamie twierdzi, Sołczka albo Gündogana. Co mam nadzieję nie wydarzy się. Co, no ja oczywiście celuję w jakiegoś Rashforda, Sona, Bruno Fernandesza, ale wiadomo jak to z tymi paczkami bywa. Także piłkarz Tots Premier League się już otwiera. No i miejmy nadzieję, że było warto to zrobić. Uwaga! Kogo znajdziemy tutaj w środku? Jaka to będzie flaga? I let's go! Co to będzie? Anglia. SP? Mason Mount! Witam serdecznie, finalistę Ligi Mistrzów. Masona Mounta dostaliśmy. No nie jest to ani szałowy traf, ani jakiś tragiczny. Szkoda, że te gwiazdki ma takie przeciętne. Wartość tej karty na rynku to jest niecałe 300 tysięcy. Więc tak sobie, no. Generalnie dzisiaj fajnie, bo tak, Show do pierwszego składu wpadł, Schweinsteiger do pierwszego składu. Nie, no ja dzisiaj, ja tam jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Hernandez na sell. I to nam jeszcze może nawet pomoże wzmocnić skład, bo przecież tego Hernandeza dostaniemy 300k. Już mamy 300k na koncie, więc za 600 tysięcy coś w tym składzie. Piszcie swoje propozycje, co za 600 tysięcy można w tym składzie ulepszyć.